Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, widzowie, witam was, ale dziwnie wygląda ta kamera, mam wrażenie, że jestem jakiś kurwa, nie wiem, dziwnie wygląda ta kamera, witam was bardzo serdecznie, wpadajcie na Twitcha, tam giga zadymy robimy, wpadajcie na streamki, zobaczcie sobie Rewinda, który pewnie niedługo wyleci, a my kontynuujemy przygodę w takiej bardziej chillowej gierce, czyli Gothic, słuchajcie. Udało mi się od poprzedniego odcinka. Aj, zostaw lajka, napisz komentarz. No i w sumie tyle. Winogrona udało mi się pozbierać. Żeby pozbierać winogrona, potrzebujemy, słuchajcie, czegoś Chwila. takiego jak dorodny krzak, i wtedy te winogrona możemy zbierać. I Chwila. tak właśnie zrobiłem i pozbierałem z Co nowego? tych Coraz dorodnych głośniejsze krzaków dźwięki właśnie te dobiegają z Valis winogrona. Bakien. Nie podoba mi się to ani trochę. Opowiedz mi o Ricie. Rita to czego potrzeba tej winni. Gdy już wszystko wróci do normy, nie miałabym nic przeciwko, by oboje zarządzali winnicą. To nam wszystkim wyjdzie na zdrowie. Okej. Nic turbo przydatnego nie masz do powiedzenia, widzę. Tutaj znalazłem taką miejscówę, dlatego myślę, że jest tu kilka fajnych skrzynek, które można opierdolić. Taki jest dzisiejszy plan na sam początek. Myślę, że wyjdziemy i opierdolimy ze trzy skrzyneczki, jakąś zupę, coś tego, na pewno damy radę. I o, cię kręcę. A tu naprawdę są skrzynki, kufry. Biorę, pewnie, że biorę. Prawo, prawo, lewo, lewo. Okej. Winogrona, wieloletnie wino. I o, cię kręca. No dobra, no to jak w winnicy. Tu widzę wszędzie butelki, kurwa, na ziemi. Prawo, lewo, lewo, prawo. Lewo, 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 lewo. Malinę, złoto, wino, ognik. Rozumiem. Nie ma co tu dalej kraść. Tu jest jakieś wejście, ale to raczej tylko dla picu tak jest zrobione. Czy znajdziemy tu jakąś ciekawą postać, z którą będziemy mogli zamienić ze trzy słowa? Jest tu farmer, 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 farmer. Pik? Ej ty! Co ty? Ja co robię? Przecież nic nie robię, chłopie, ale mam, słuchajcie, wiem co robię, gigadymy robię, patrzcie co robimy teraz. Idziemy się kimnąć na łóżku, łóżko, komuś zajmiemy, do następnej północy. Oś, Wynocha z mojego łóżka. nie ma takiej nie ma takiego najmniejszego problemu. I teraz, kiedy, aha, wy tu zawsze stoicie? Na czatach? No Powinienem dobra. siedzieć lepiej. Kurwa, to niedobrze akurat, niedobra. Ej ty, co ty tu robisz? Tu nie robię, o co ci chodzi? Dobra, oni w szoku są, mówię wam. Ja ten kufer opierdolę, oni nic nie będą widzieć. No przecież to nie wygląda wam na najlepszy kufer na świecie, który tylko i wyłącznie trzeba skroić. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo. Strzały? Myślałem, że jakiś giga koksu. A to tylko wierzbowy. Węgiel i łupka żelaza dwa razy. No dobra, zawsze lepsze to niż nic. Oni w szoku. Skrzynia. Witam serdecznie. Nie ta strona, nie ma sprawy. Skrzynia, co tu znajdziemy? Pewnie winogrona. Albo i laki. Drewno do wyrobu broni. Okej, młotek, spoko. Ja bym chciał wędkę, kurwa, wreszcie kupić, żebym mógł łowić ryby. Szkoda, że nie ma kilka rodzajów ryb. To są takie małe smaczki, które dodają takiej wiarygodności tego świata, że nie tylko jest jedno wino, ale jest kilka win. Małe smaczki, które ubarwniają ten świat. Jak na przykład kilka rodzajów ryb. Duża choćby ryba, mała ryba. Cokolwiek coś takiego doda dużo do tego świata. Tam jest jakiś chłop. Ja bym się tam chętnie udał. Zapiszę sobie, ale wydaje mi się, że najpierw idziemy do tej jaskini. Albo w sumie, co nam szkodzi iść najpierw tutaj? Tylko wiem, co nam szkodzi. Giga kurwa jaszczury, które gdzieś tu plątały się. I mają mnie na hitka. No właśnie, te jaszczury mi kurwa przeszkadzają. Witam serdecznie. Czy jesteś bandytą? Zbieg. Doigrałeś O się! kurwa, to pogadali. Tyk, dobra, zanim ty tą kusę załadujesz i wystrzelisz, to ja ci już zabiję 6 razy. Wszystko. Dawaj te bełty. Bełtam na ciebie, frajerze.
Tyle. Butwiała kusza treningowa. Co? Podejrzany tasak? Podejrzany tasek, wyryto na nim imię Miki. O kurwa, no dobra, to pewnie będzie przydatne do misji fabularnej, warto by było tego nie sprzedawać. Są tu jakieś pazury, skóry, my za to giga dużo siana dostajemy, więc już mi się to opłacało. Jean. Tyle, chyba nie ma tu nic więcej. Dobra, myślałem, że tu jakieś będzie postać fabularna, to był zbieg. Warto zapamiętać, że zbiegów też trzeba nadupcać, bo oni siebie nadupcą. Kto pierwszy, kogo nadupcy, ten wygrywa. Rzucam wam właśnie pierwszy odcinek, słuchajcie widzowie. Znaczy pierwszy odcinek dzisiaj. Znaczy to trzeci odcinek dzisiaj, ale pierwszy, który nagrywam po wstaniu. I co? Co wam powiem? Czekam na komentarze, żebyście sobie pisali. I czekam, co zmienić, albo czy więcej gadać, mniej gadać, czy gadać pierdoły, ja już nie wiem, widzowie. Ja już dzięki w ogóle za tyle tysięcy wyświetleń, no nie wiem, co mam zrobić, widzowie. Ja zestresowałem, ja już nie wiem, kurwa. 6 lat nagrywam, ale zapomniałem, o co chodzi przy nagrywaniu, już mi odjebało pieniędzy i sławy, widzowie. Nie, serio, dzięki. I widzę ile tych wyświetleń też jest po prostu pod tymi odcinkami albo innymi odcinkami, więc dzięki, że przy okazji słuchajcie tego, że wpadliście tu zobaczyć tutorial, oddzięczacie się jakąś subskrypcją albo jakimś lajkiem. To giga pomaga w tym, że moje filmy będą wyżej pozycjonowane, no i może wreszcie po 7 latach dotrę do kogoś nowego. To mi bardzo miło jest. Dobra. Tutaj się udał jakiś chłop, którego mieliśmy odwiedzić. Zgaduję, że tu też się udała kurwa jakaś bestia. Albo i nie. Chyba, że ta bestia to ta kobieta. Witam, Naila. Chyba, że to nie ta jaskinia. Dawaj najpierw mieszka. Hej, i kim jesteś? Nazywam się Naila i mam pełne ręce roboty. Co tu robisz sama w tych ciemnościach? Próbuję zliczyć te wszystkie butelki wina, ale nigdy nie mogę się ich doliczyć, bo za każdym razem coś lub ktoś mi w tym przeszkadza. Jak tak dalej pójdzie, spędzę tu całą wieczność. Nie narzekaj, mogłaś skończyć w o wiele gorszym miejscu. Masz trochę racji, ale co mi z tego, że jestem otoczona butelkami, skoro nie wolno mi spróbować nawet łyka tego wina? Szefowa nie pozwala? Niebawem szykuje się kolejna dostawa, a Rita nie uznaje żadnych niedopatrzeń ani opóźnień. Mówiąc o opóźnieniach, lepiej będzie, jeśli zaraz wrócę do pracy. Potrzebujesz jakiejś pomocy? Ja pomóc. Byłabym wdzięczna, gdybyś załatwił mi jakąś pochodnię. No dobra, trzymaj. Woli robi się ciemno, a w ciemnicy za cholerę nie doliczę się tych butelek. Proszę bardzo. Nie mam przy sobie pochodni, ale może to wystarczy. A co? Magia? Ja nie wiedziałam, że bawisz się w takie cuda. Masz do tego jakąś instrukcję? Ja kurwa nie mam pochodni. Wystarczy, że przeczytasz tekst na zwoju, a potem spojrzysz na górę. Ale że mam go przeczytać na głos? Możesz przeczytać go w myślach. Przecież... No dobra, zaraz spróbuję. Przecież to kosztowało na pewno 7 milionów. A ja jej to oddałem. Cholera! To naprawdę działa! Swoją drogą, jeśli tak bardzo lubisz pomagać innym, zapytaj Ritę o jakąś robotę. No właśnie, ja pomóc. Może znajdzie dla ciebie coś odpowiedniego. Dobra, to powiem, że tobie pomogłem i normalnie. Czasem wychodzi z niej razowa służbistka, ale z reguły dobrze płaci, to najważniejsze. No i wszystko, dogadali. Coś nowego? Szkoda, że nie miałeś okazji poznać Kaspara. To naprawdę miły człowiek. Miał co prawda obsesję na punkcie myrtańczyków, ale kto z nas jest święty? Owocnej pracy. Największy Polak Jan Paweł II chyba był święty, nie? Ale że kurwa komentarz rzucił. Chciałem coś wymyślić, ale kurwa ta pogoda ciągle się zmienia. Czemu ja mam taką kamerkę, że wygląda jakbym miał za 6 razy za dużą szyję niż mam, no. Kurwa co się dzieje, widzowie. Dobra, tak wam ustałem, teraz będziemy sobie patrzeć w oczy. Młotek. Nie no, teraz jeszcze gorzej, wyglądam jakbym był za gruby strasznie. Dobra, już nie wiem, już mi się nie chce żyć, kurwa. To z tą kamerką, muszę wybrać odpowiedni kąt. To możecie zostawić, suba możecie zostawić. Tak, widzę, zostawcie suba. Zbieram na nowe słuchawki. Jedna subskrypcja, no jedna nowa słuchawka dla mnie. To nie jest jaskinia, do której się miałem udać i miałem kogoś znaleźć, bo tu mam jakąś misję, nie? Faceta do ochrony mojej winnicy, której ostatnio dziś zniknął. Podobno oszedł w kierunku jaskini.
Wiaduję, że chodzi o jakąś blisko winnicy. Pójdę go odszukać. Ja wiem, o którą, słuchajcie, jaskinie może mniej więcej chodzić, bo ja tam byłem. To jest jaskinia za winnicą. Jest też taka jaskinia. Natomiast tam są czarne gobliny, więc myślę, że z aktualnym sprzętem to ja co najwyżej mogę sobie śmigło zakręcić wokół tej jaskini i koniec. Tyle. Max. Prosty nóż, pewnie, że zawinę. Warsztat. Co my możemy na takim warsztacie zrobić? Amunicję. Przerób bełty na strzały. No ta. Przerób wszystkie bełty. Pewnie, że tak. 11 przedmiotów. Okej. Okay. Stwórz bełty z lak. Wykorzystaj wszystkie laki. 54 wypro... Ujocie kryńca. Odblokowane osiągnięcie. Samo wystrzelę. Ja stworzyłem bełty z lak. Naprawdę. Ja pierdolę. Dobra, jestem idiotą. Przerób bełty na strzały. Witam serdecznie. Kurwa, mogłem mieć 50, o 30 strzał więcej. Ale dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. 48, nie jest najgorzej na świecie. Witam! Słuchaj, Rita. Pogadajmy. Czecho. Tak mam na Twitchu. Tak jakby brakowało mi zmarłych. Przepraszam. Tam gigadymy. Dobra, więc śpimy do poranka i gadamy się z Ritą. Tak dziwnie bez muzyczki, jak nie leci muzyczka. No już wychodzę ci z tego mieszkania, pewnie, że rozsądny. Chowam pochodnie i git. Witam serdecznie, słuchaj. Ty już nie masz nic więcej, tyle, pogadali. Nie masz już więcej misji, no nie masz. Czy my mamy jakąś tutaj misję? Nie. Polecam rozwiecić 3 ogłoszenia, no ogłosiłem 2 chyba, więc jeszcze jedno mogę tam w tym mieście, ale to już mi nic nie da, bo to jakby lekarstwo i tak już zapłaciłem za to lekarstwo. Postanowiłem odwiedzić most, no i nie ma naszego, bez śladu, nie ma naszego braciszka. No i pójdę go szukać blisko winnicy, to ja, słuchajcie, możemy tam jeszcze iść, możemy tam iść, ja tam byłem, tam są czarne gobliny, ja zgaduję, że czarne gobliny to są giga cox gobliny. Więc, spodziewam się dostać giga na dziurę. No ale możemy tam się udać. To powinno być tutaj w prawo. Powinno być ta miejscowa, gdzie jest ta jaskinia. O ile dobrze to kumam, kminia i dobrze przykminiam. Bo tu sobie szedłem, patrzę, a tu taka jaskinia jest. I mówię, o, to chyba tutaj. No i mnie na dupsył, kurwa, jakiś ten, topielec. To nie jest topielec, to jest jakiś, kurwa... Nie, jak to one się nazywałem? No te, no właśnie tam, topielec, no topielec mnie na dupcy. Więc, no zgaduję, że czarny goblin też mnie na dupcy. A tu widziałem, że takie są. Witam serdecznie. O, ty, a może być nawet wyrównana walka? O, ciekawe to jest. Co ty gadasz? Dobra, dobrze, że tu się jednak zdecydowałem wybrać. Ty, ja nie wiedziałem, że ja do tyłu potrafię strzelać, super. Zjedzmy coś. Piwko jakieś? Nie, może nie. Smażone mięso szczura? Smażone mięso z cierwojada? Może nie, bo to sprzedaję chyba. Chyba surowe tylko sprzedaję, prawda? A smażonego nie mogę. No dobra, to smażone jednak zjemy. Wydaje mi się, że tak, że smażone nie. Smażone mogę tylko zjeść aktualnie. Albo użyć do jakby potrawy, ale sobie tak wyleczymy hapę. Podoba mi się, że ta animacja też nie jest długa tego jedzenia. Mogłaby być krótsza, ale jest w porządku. Czarny goblin, bierzemy złoto. Spoko, byłem przekonany o tym, że te gobliny nam nadupcą. Na szczęście okazało się, że nie do końca. Czy ja mogę, czy to jakby to, co ja widzę... O! Zębate ziele, witam serdecznie. Czy to mogę zbierać? Czy to jest jakaś ruda? Nie, szkoda. O kurwa, więcej goblinów. O kurwa, dużo więcej goblinów. No to tu już się będziemy musieli uzbroić delikatnie. O kurwa, biegnie tu ktoś. Nie, co się tu dzieje, kurwa? Co to za zadyma jest? Ty, co ty podymiasz? Halo? Ja pomóc. To ty jesteś, tu jeszcze cię atakuje. Ty, bij go. Dobra, poddymione, nie z tej strony wszedłem, ale i tak wszystko... Witam serdecznie, słuchaj. Myślałem, że wyzionę tu ducha. To by był wstyd umrzeć zagryzionym przez kretoszczury, co nie? Można umrzeć na głupsze sposoby. Co tu robisz? Zostałem wynajęty do ochrony pobliskiej winnicy. Patrolowałem ten obszar, kiedy nagle wyskoczyły na mnie te paskudy. Zjawiłeś się w samą porę. Dzięki. Ja mam sprawy, Nek.
Dawaj najpierw mieszka, 800 zł. Rita chce wiedzieć, gdzie jesteś. W takim razie powiedz jej, że tutaj. Nie ma powodów do zmartwień. Dobra. Zdaje się, że chciałaby twojego powrotu. W końcu ci płaci, więc powinieneś wykonywać swoje obowiązki. No racja. Słuchaj, chętnie bym wrócił, ale nie mogę. Kiedy te cholerstwa mnie napadły, mój rodzinny amulet wypadł do rzeki. Nigdzie się bez niego nie ruszę. Nie ma opcji. Dlaczego to nigdy nie może być proste? Po prostu, dobra, wrócę, ale nie, każdy coś gubi, czegoś potrzebuje. Tak jak ty, bo pewnie Rita ci zapłaci za sprowadzenie mnie z powrotem, więc nie narzekaj. Co nowego? Siedzę i czekam, aż znajdziesz... Dobra, pokaż tego kretoszczury, bo ja dostaję jakieś super rzeczy z tych kretoszczurów. Jak to się giga opłaca, pa. Surowe mięso, łuj. Dwa razy i jeszcze skóra. I o ciekrynce, jak ja dostaję przez mi 40 golda za kretoszczurka. Jak to giga opłacalne jest? Może tu znajdzie się twój amulet, wątpię, ale może być tu coś. Ognista pokrzywa. No dobra. Nic nie znajdę. Tu nie znajdę. Dobra, to idziemy po tę goblinę, bo jeżeli wypadł do rzeki, to tak idąc logicznym tokiem rozumowania, całkiem możliwe, że po prostu zajumały to czarne gobliny. Ty niestety mi nie pomożesz, a to jest giga szkoda. A solo ciężko o dobra. Jak je na dystans wezmę, na dystans. Tyk. Spokojnie, mamy dużo strzał, nie ma co się spieszyć. Tyk, cyk, tyk. Dobra, te gobliny to pół mózgi są. Wcale nie baguję gierki, tylko żeby skorzystać i nie paść. To nie tak, widzowie. To po prostu gobliny nie myślą. Zobacz. Mógł mnie zabić, wpadł do rzeki. No, dymbał, osioł, gin. Mam nadzieję, że akurat ten goblin nie znajdował, nie miał przy sobie tego, czego ja potrzebuję. Dobra, tylko żebym teraz ja nie spadł. Mogę cię stąd opierdolić? No dobra. Niczego. Powiedzmy, że się nachyliłem, lorowo. Laga, knaga, pewnie, że tak. Ciemnych grzyb, pewnie, że tak. Czy ten kretoszczur nie żyje? Pewnie, że nie żyje. Ciemnych grzyb, mięso kopa... Zardzewniały krótki miecz, pewnie, że tak. Zwłoki. Surowe mięso dwa razy, spoko. Nie, chciałbym tą pięć wichru. Spoko, ile to jest warte. A ile było warto światło, które oddałem? Mam nadzieję, że naprawdę niedużo, bo się wkurzę. A, dobra, 10. Pięć wichru. No, zabrałem tą pięć wichru i coś nie mam tutaj pięć wichru, ale dobra. Wino. Pewnie nie zauważyłem i mamy ustawioną na przykład tutaj. To kula ognia, lodowa lanca, telekineza, leczenie. No, nie mam tej pięć wichru, więc nie wiem, co ja zebrałem. Chyba, że to była taka runa. O kurwa. Wartość 200. Dobra, pozdro. Jak my w magię idziemy. Ty, no i szukam, pomagam ci, nie? Gościu, szukam twojego amuletu, no i kurwa, no i nie ma amuletu. Mówisz, że wpadł do wody, tak? Że zgubiłeś w rzece, tak? Zaraz tam ogarniemy, ale spróbujmy jeszcze, może gdzieś po drodze tych kretoszczurów znajdziemy to wszystko. Szczerze mówiąc, dobrze, że tu przyszedłem, bo na jakieś 100% spodziewałem się, że nic tu nie znajdziemy. Sorry widzowie, ale ustawiałem tego. Ustawiałem, żebyście słyszeli mikrofon, bo coś tak mam wrażenie, że nie do końca działa jak powinno działać. Chodź tu kretoszczury. Kretoszczury są super OP. Mam wrażenie, że kretoszczury też występowały w Falloutcie. A mogę się mylić, ale są super OP, bo ja dużo rzeczy z nich ściągam, więc warto jest polować na te kretoszczury. Tutaj zaczyna się winnica. I raczej tutaj nie zgubił tego amuletu. Mówił, że w rzece, z tego co kojarzy, tak? I nie wróci, jeśli przyniosę mu amulet. Leży, znaleźć go w okolicy w rzece, czyli musimy udać się rzeką na dół. Zaraz to ogarniemy, widzowie. Zbierę tylko jeszcze tutaj zębate ziele, ciemny grzyb. Nie ma czego pomrować. I wszystko, chodźmy. Może znajdziemy to w rzece. Szybki saving jeszcze, w razie by się coś zbugowało i lecimy. Ja muszę nurkować, czy jakby ja, jak się tu nurkuję? Tak się nurkuje, no dobra. Nie wiem, czy muszę nurkować, ale trzeba tu posprawdzać, czy tu nic nie leży. Wypływaj i tu już normalnie zbieramy. Gdzieś tu powinno leżeć, tak? Amulet ochrony. Cyk.
Dodaję amulet ochrony. To taki amulet? Nie tylko taki pierścień? Pokaż ten amulet, ja chcę zobaczyć. Ile to jest warte? 300? Ja to zakładam i ja mu przecież mówię, że nigdy cię w życiu nie spotkałem i nie znalazłem. Jak to jest warty taki zajebisty amulet? I ty co? Co ty chcesz, chłopie? Żebym ja ci to co? A tu coś jeszcze było chyba? Było coś? Czy mi się przewidział? Nie, no jest... A, laga. Zbierz tą lagę, zbieraj lagę. Lagę zbieraj. Chłopie. Chyba się nie uda zebrać lagi. Kurwa, to nie wiem szczerze, czy ja sobie nie zachowam tego amuletu. Nie wiem. Bo jak taki amulet świetny za trzy... O kurwa, ja... Nie. Ty, zabite. Ile kosztują skrzydła? 20. Ja cię kryńca. Ale my się teraz wzbogacamy. Fajnie te pieniążki idą w gierce. Więc spoko jest. Ile mamy? 60 golda, ale mamy taki eku, że jesteśmy, kurczę, ustawieni. Ustawieni. Możemy podsprzedawać, możemy kupić, wszystko możemy zrobić, widzowie. I tylko co z tym amuletem, bo to jest tak fajny amulet. Ochrona przez... A czekaj. Miki. Ale jakby 4 też mają 4 jakby litery, więc myślałem, że to może jego. A on ma 3. Właśnie takie krótkie, coś mi się kojarzyło. Ochrona przed strzałami, kurwa. 200 golda, jak ja to mogę sprzedać przecież. Ale to chyba więcej... No nie wiem. Bo z drugiej strony mogę mieć to założone, jasne. I mogę przyjść w pewnym momencie i mu wtedy oddać ten amulet. Jak już będę miał lepszy. Bo wtedy dostanę na pewno więcej golda za tą misję. Ale z drugiej strony, czy mi się będzie tu chciało specjalnie przychodzić? To twój amulet? Chyba wolę dać mu ten amulet z powrotem i on mi da tak, golda. Zgadza się. Trudno było go zdobyć? Mega. Nie było to trudniejsze niż twój powrót na winnicę. Jasne, jasne. Już wracam. Bogowie, jakiś ty niecierpliwy. Super. Idę. Mam nadzieję, że dacie mi giga dużo golda. Giga. Ze stówę i jestem ukontentowany. Bo się nauczę jeszcze wyrywać pazury potworom. Będę z tego kosił jeszcze więcej siana. W sumie to inwestycja w przyszłość, bo może za amulet nie dostanę dużo, ale dzięki temu nauczę się giga. O, widzicie, jak jest dorodny krzak, to wtedy możesz zbierać z niego rzeczy ogólnie. I tu już zebrałem, ale tu się pojawia jakby wino i... Znaczy wino, jakby... Winogrono i wtedy możesz... Ty wino? Ty winogrono ma w nazwie wino. Jak ja nie wiedziałem, jak ja teraz dopiero wiem. Jocie Krinca. Słuchaj. Załatwiłem sprawę z Nekiem. 600 doświadczenia. Wiedziałam, że na N. Dobrze się spisałeś, młody. Masz, tylko nie wydaj na głupoty. Proszę bardzo. Nie wiem. No niby 80 golda, ale amulet był warty kurwa 200. Ale dzięki temu nauczymy się fajnych rzeczy, więc słuchajcie, ja idę na... Bo tutaj już rozumiem, nie ma żadnych rzeczy do robienia w tej winnicy. Więc spoko. Wydaje mi się, że musimy szukać brata, czyli udaje się z powrotem, udaje się... O, to jest Rembo do... Sprzedałem kurwa młot. Znaczy siekierę. No nie wyrobię, widzowie, a mogłem sobie drewno porąbać i później sprzedać drewno, przecież to jak ja muszę wędkę i drewno kupić. Dobra, wracam, słuchajcie, do tego do naszej osady. Nauczę się wyrywać paluchy, kurwa, potworom i wam pokażę, jak się uczę, a później idziemy szukać braca, czyli zapewne wrócę tutaj jeszcze raz i udam się do miasta tym diligencem. Wydaje mi się, że będzie łatwiej, chyba że pominęłem jakąś część tutaj misji, którą musimy zrobić. Zobaczymy. Na razie wam zatrzymuję nagrywanie. Dobra, widzowie, jestem. Mamy Markusa. O, co on mnie nauczy? Zręczności to nie chcemy. A nauczysz mnie czegoś o polowaniu? Wyrywanie pazurów. Spoko. Tylko najpierw przyniosłem ci trofea. Oddaj pazury topielca. Wszystko, czyli jedną. Niedużo, to prawda. Ale zrobimy tak zwanego trika, którego robimy zawsze. Czyli wpierdalamy się na łóżko, które w teorii nie ma nazwy i... Więc jest takie trochę sus. Więc trochę sus. Wynocha z mojego łóżka. Jak to mawia klasyk.
I temu sprzedamy rzeczy. Chodź mam tu. Mam futra? Masz. Mam. Trochę futr mam, widzę. Skóra wilka, super. Mam teraz 150 golda, super. Pohandlujmy, zobaczę, czy topór drwala. Muszę go kurwa kupić. Bo to jest ten do łupania drewna, no. Do wycinki drzew, no. Nie wiem, na chuj go ja sprzedałem. Podejrzany tasa, kilow na pewno, nie? Stara kosa też się może przydać. Prosty nóż, mogę ci sprzedać. Zardzewniały krótki miecz, mogę ci sprzedać. Potki, no potki też ci mogę sprzedać, szczerze, bo one są dużo warte, ja ich nikt nie korzystam. Więc ci sprzedam i ty mnie nauczysz czegoś jeszcze o polowaniu? Gruczoły jadowe, ale wydaje mi się, że wolałbym się jednak nauczyć czegoś od Markusa, czyli od Markusa wolałbym się nauczyć... a co to znaczy łuczarstwo zielony? Dobra, ty masz strasznie dużo rzeczy do nauczenia mnie. Słuchaj. Nauczysz mnie wyrywanie pazurów. Jak wyrywać zwierzętom pazury? Pazury możesz pozyskiwać z wielu gatunków, ale zasada zawsze jest taka sama. Zacznij od złapania palca danego zwierzęcia i upewnij się, że pazur jest cały wysunięty. Następnie wbij ostrze pod nasadę szponu i go podważ. Czasami może zostać na jakimś ścięgnie. Wtedy musisz je jeszcze dodatkowo przeciąć. Dzięki. Słuchajcie, ja muszę, tak zwana sytuacja kryzysowa jest, więc ja w międzyczasie teraz posprzedaję sobie różne rzeczy i będziemy się widzieć, jak jeszcze on mnie czegoś pewnie nauczy, albo jak może pójdę już do miasta, nie wiem. Dobra, widzowie, sytuacja kryzysowa opanowana, a ja mam 500 golda, bo posprzedawałem wszystkie takie pierdoły, które mi się wydawały, że są dla mnie potrzebne i no, nauczymy się wszystkiego, czego szczerze mówiąc możemy się chyba nauczyć. Kluczowe jadowe. Kluczowe. Jest wybadanie takiego miękkiego punktu na odwłoku krwiopijcy. No, czy tam trutnia, zależnie z czego chcesz gruczoł pozyskać. Gdy go znajdziesz, naciśnij, a żądło się wysunie. Wtedy złapie i pewnym ruchem wyrwij. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Wiem, że jestem gigakoksem i mam jeszcze 350 golda. Zastanawiałem się między zbroją, ale wydaje mi się, że to jest tak zwana inwestycja w przyszłość. Słuchaj, ucz mnie, teach me master. A nie. Czegoś o polowaniu mnie naucz. Jeszcze to, pozyskiwanie żółwaczki. Żółwaczki to coś dobrego dla początkujących. W przypadku większości gatunków są one zrobione z twardych chitynowych pancerzy, więc trudno je uszkodzić. Kiedy będziesz miał przed sobą martwą, polną bestię czy pełzacza, złap ich żuwaczki u nasady. Gwałtownie przekręć i szarpnij. Powinny znaleźć się w twoich rękach. No dobra. Masz wszystkie umiejętności łowieckie, jakich mógłbym cię nauczyć. Musisz znaleźć sobie nowego nauczyciela. Spoko. Mamy też 250 golda. Ile punktów nauki mamy? 40 aż, no tak, bo my tu dość szybko w miarę wzbijamy poziom, to jest spoko. Więc naucz mnie, kurwa, łuczarstwa. Naucz mnie podstaw łuczarstwa. Kimkolwiek to jest. A! Musisz używać dobrej jakości drewna. Przy stole ostrożnie pozbądź się jego niedoskonałości. I na bieżąco sprawdzaj wytrzymałość broni. Cięciwe daj na koniec. W przypadku kurz możesz zastosować... Ja się tego chciałem nauczyć. Za to wytrzymujący długie napięcie. Pod żadnym pozorem nie możesz też zapomnieć o łożu. Musi się je wygodnie trzymać, inaczej broń będzie do niczego. No może też będziemy mogli robić te łuki, więc może to się jakoś opłaca. Oni już w ogóle nie chcą tych trofeów, bo tam u niego nie mogłem skóry na przykład kretoszczura sprzedać i wilka. Nie wiem, czy jakby już miałem dosyć kurwa mnie, co się dzieje. Słuchaj, naucz mnie może łuków. Tyk. No i cyk, wiadomo, i cyk. No i teraz już to kosztuje 10 PN-ów, więc kurwa bym się teraz jeszcze chwilę pozastanawiał, ile mam punktów nauki 20, a umiem włóki 30. Jestem nie zielony, a jestem wojownikiem, uje. Więc może bym się w sumie nauczył jednak. Tylko nie wiem, czy teraz nie inwestować w zręczność. Dobra, naucz mnie tych łuków. Nie mogę cię już niczego nauczyć.
No dobra, to by było tyle i teraz by się, teraz zobaczymy w ogóle, czy przydałoby się zobaczyć po pierwsze, czy zajebiście mi się strzela z łuku, a po drugie by się przydało tutaj przeanalizować i odnaleźć naszego brata. Zobaczmy, co mamy do zrobienia. O Jezus, to jest strasznie długi wątek. Felix widział, jak dwóch ludzi wykąpano przez bramę. Podobno z jednej jak beczka, a drugi chudy jak szczepa. Wartownik nie zapamiętał jednak ich wyglądu. Z tego, co mi powiedział, udali się drogą w kierunku miasta. Czyżby to byli porywacze? Podczas rozmowy wartownik Felix zrobił się spragniony. Może bardziej wylewny, gdy przyniosłem mu jakieś piwo. To już to właśnie jest dalsza kontynuacja tamtego wątku. Wartownik Kiper nie widział ostatnio nikogo. Wartownik Harry twierdzi, że nie widział ostatnio mojego brata, ale według niego... ktoś z nas, jakoś nie dziwi, za jego porwanie mógł stać ktoś z nas, jakoś nie dziwi mnie jego zdanie na ten temat, bo gość od początku był na nas wyraźnie uprzedzony. Może dla pewności powinienem jeszcze raz rzucić okiem na te okolice. No, powinienem? Kurwa, ciężko mi powiedzieć, bo to nie jest tak jakby, to musimy sobie sami wybrać, jednak jest gierka dla trochę bardziej inteligentnych i ogarniających i sam musisz decydować, gdzie idziesz, a nie masz tylko punktu A, B, C. No i to jest ciężkie przy nagrywaniu odcinka, ogarnianiu tyle rzeczy naraz. Maven widziała, jak jakiś podejrzany, barczysty facet kręcił się wieżorem na tyłach karczmy w pobliżu rzeki. Raptem kilka kroków od chanty Kurta. Chwilę po tym, jak do gospody wbiegł jakiś starszy mężczyzna. Przybiegł na zaplecze i wybiegł z Wiktorem na zewnątrz. Zakładam, że był z nim Kurt. Wygląda na to, że Mayer musiała widzieć tego faceta dosłownie chwilę przed porwaniem. Wspomniał, że we wsi kłopoty czasem sprawia Ricky i Otto. No jakoś wydaje mi się, że nie ma jakiegoś turbo takiego wniosku, gdzie możemy go szukać. Wydaje mi się, że są dwie opcje. Jedną z nich zamierzam jeszcze raz odwiedzić. To jest tam za tym jakby domem naszego wuja. Ty, a chłop chłopa przybija. Widzisz ty to? Idziemy za ten dom wuja. I jeszcze na koniec myślę, udamy się do miasta, ale udamy się z buta. I na następnym odcinku myślę, że będziemy po prostu... i do miasta, że następny odcinek będziemy ogarniać całe miasto, co tam się dzieje. Możecie mi napisać, jakie odcinki wolicie. Czy wolicie takie długie, w których spokojnie sobie gram? Czy wolicie takie, w których skipuję wam na przykład każdą możliwą drogę? Wiadomo, że jeżeli znam jakąś drogę, to nie ma... nie. Odkąd pomogłeś nam z kilkoma... to nie mam... To nie będę wam tego pokazywać, no nie? Ale jeżeli jakiejś drogi nie znam i idę w nieznane, to wydaje mi się, że fajnie jest pokazać to dla widza, bo wy to przeżywacie razem z nami, wtedy tak jakbyście sobie sami grali w tą gierkę, tylko że jeszcze z moim komentarzem, no nie? Zresztą macie realny wpływ na to, jak ktoś mi napisze, że tam mam iść, bo tam coś jest fajnego, no to oczywiście, że tam pójdę. Widzę zębaty ziela, to jest dość drogi tutaj. Dość drogie zioło, więc podniosę. Ile ja mam siana w ogóle? 58 golda, no niedużo. Czy udałoby mi się 500 z tego zebrać, jakbym to wszystko posprzedawał? W teorii tak. W praktyce ciężko by było. Wydaje mi się te 500 golda na nową zbroję i wtedy dopiero udać się do miasta. To, gdzie chcę iść, to jest właśnie to miejsce. Czyli to pole. I za tą chatą Kurta zobaczyć, czy kogoś tu nie ma. Widzę tam jakieś topielce, one są mocne. Rasko, słuchaj. Jak leci? Ostatnio doszedłem do alkohol. Tak, to już gadałem z tobą. No nic, zbadajmy, czy tu coś się ciekawego dzieje. Widzę pana szczura. Czy ja szczura coś zbierę? Na pewno coś zbierę ze szczura. Mięso i tutaj futro. Może być. Kołczany bełtów. Ty, jest problem, bo mi się w ogóle kończą te, nie? Widzisz, jak mam dwie strzały. I co teraz? Muszę kupić strzały najpierw, kurwa. Cofka. Wycofka taktyczna. Ale wiecie, możemy przerobić te bełty na tego, no strzały, spoko. Ale mam ochotę psiknąć. I ocie kryńca, widzowie. Widzę, że coś tam jest. Muszę to podnieść. Skakuj tam. A ktoś w ogóle pisał, że zna imię bohatera, już wiedział, o kogo chodzi. A ja na przykład nie wiem, kim jest ten bohater. On występował w jakichś innych gotikach, o których ja nie mam pojęcia.
Może w Gothiku 3 na przykład. A w Gothika 3 nie. Znowu mam. Nie, no najgorzej. Chce mi się psiknąć, ale nie mogę psiknąć. Najgorsze uczucie świata. Pokaż mnie towary. Słuchaj. Ja bym potrzebował od ciebie, mistrzu. Nie, ty nie masz strzał, naprawdę? Kurczę, dobra, jakoś sobie poradzimy. Sorry, widzowie, że teraz będę miał katar, ale zawsze tak jest po psichnięciu. Warsztat. Tu przerobimy tak zwane bełty na strzały. Czym? No jak to kurwa czym? Nie no, ty chyba ogłupiałeś do końca już. Czym? Jak to kurwa czym? Nie rozumiem pytania, o co ty pytasz, ale nie no, o co chodzi, czemu nie mogę tego przerobić? Halo, Thorsten, słuchaj, mi się odcinek zaraz kończy. O, ty mi możesz kowalstwo nauczyć. Słuchaj mnie. Czemu nikt z was nie ma kurwa strzał? Dobra, ja się tam cofam, widzowie. Cofam się po te łuki i tam muszę strzały kupić. To wam pominę to. Dobra, widzowie, widzimy się z powrotem. Słuchajcie, sprawa jest taka, że mam 180 strzał, bo te strzały nie są jednak drogie i można je samemu wytwarzać. I zrozumiałem, że czym to znaczy, że chociaż muszę mieć nożyk, żeby kurwa coś zrobić. Po to tu jest napisane, wykorzystywany do pracy łuczarskiej. I tak zakupiłem noża i zrobiłem miliard strzał. Czemu nie mam łuku ustawionego na 2? Proszę mnie tu łuk ustawić na 2. Wygłodniały topielec. Dobra, wygłodniały topielce akurat są... nie są najcięższymi przeciwnikami. Zwykły topielec już mogę mieć problem, ale wygłodniały topielec akurat jeszcze jest w porządku. Poszukamy tu brata chyba, nie? Zobaczymy, może tu jest brat. Tutaj miało gdzieś mniej więcej dojść do porwania chyba, o ile dobrze to rozkminiam. Więc jeżeli tutaj chyba wyczyszczę topielce i gdzieś pójdę w to miejsce, to mi powinno chociaż zaznaczyć mniej więcej w dzienniku, że tutaj mojego brata nie ma, tak? Ja nie mam takie nadzieje. Jak niczego tu nie znajdę? Tu powinna być skóra, halo. Co ni... O! O kurwa, co się dzieje? Otwieranie zamków, czysty pergamin. Ty. Okruchy magicznej rudy. Postur nowicjusza, ile jest warty, ale... To tu się odjebało. Ty, czacha rozbita. Co tu się stało? E, czemu mi nie zaliczę jakiejś misji, czegokolwiek? Co? Halo. Ja będę miał misję odnaleźć tego chłopa i się okaże, że ja go odnalazłem wcześniej. No jest tu, ewidentnie, leży. Łeb rozjebany. Martwy. Ty, no, a może ktoś... Jest jakaś misja? Może my mamy jakąś misję? Chłop jest na posyłki. Nie no, trzy... Nie wiem, o co chodzi. Ale jest tu martwy mag wody. To chyba dość ważna postać, mag wody, nie? Magowie wody, to powinni, ktoś się powinien tu zainteresować, mi się wydaje, że tu magse wody leży martwy. Wygląda, jakby się poślizgnął. Ty, o, strach na wróble to jest. Myślałem, że to jakiś kościotrup. Okej, ciekawy strach na wróble, no co? Nie ma, jak się nie ma, co się lubi, to się wkłada szachy i jest też git. Czy tu możemy coś poddymić? Czy ja poszukać tu brata? Czy ja tędy w ogóle dochodzę do miasta? Młoda polna bestia. No, na hitka mamy. Styk. Żuwaczki na chillku. Wydaje mi się, że bym musiał zobaczyć na mapie, gdzie idę do miasta. Miasto to jest kopalnia królewska, to jest 8. 7 to jest winnica. My potrzebujemy dotrzeć pod 5, co jest kopalnia. To do kopalni też moglibyśmy iść. Do kopalni, bursztynowe wybrzeże, farma. No ja bym raczej poszedł do Wilcze Leże, winnica, obóz drwali, klasztor, wioska, kopalnia. Aha, miasto jest do góry, tak? Czyli my idziemy do miasta, tak? Ruiny, to wielkie miasto jest jakieś. No dobra, wydaje mi się, że musimy iść do miasta, czyli do przodu. Jak pójdę do przodu, to ja się zakręcę w kółko i tam nie ma przejścia do miasta. Ciężko mi to określić. O, jak się obracam, to się pokazuje, w którą stronę iść. Super. I tam pójdziemy do miasta. Wydaje mi się, że ogólnie do tego miasta raczej udam się samemu. Jeżeli po drodze gdzieś napotkam
coś nietypowego i coś fajnego w do następnego odcinka, to wam po prostu tutaj zacznę odcinek, nie? A na dzisiaj to wydaje mi się by było tyle, bo tu już dalej nic nie ma oprócz zabijania potworów, szczurów. Młody czarny szczur. Dużo warte? No 10. Mam nadzieję, że w mieście, a na pewno był tam chłop, nie? Który pisał, że w mieście skupuje te rzeczy, więc spoko. Znalazłem też fajny łuk, który mógłbym kupić, zadaje 35 damage, ale kosztuje 200 golda, więc na razie wydaje mi się, że do miasta się udamy. I ja się udam po prostu tam z buta, z tego względu, żeby najzwyczajniej w świecie sobie pofarmić trochę golda, nie? Pozabijać tu te mobki i pozbierać z nich jakieś fajne rzeczy. Chciałbym zobaczyć, czy z błotniaka wypada jebana skorupa. Bardzo chciałbym to zobaczyć. Dla widza jeszcze pokażę na koniec odcinka. Czy z błotniaka wypada skóra. Skóra, tego. Jak to się nazywa? Ta chałupa, którą on niesie zawsze z tyłu. Dobra, wycofka taktyczna. W błotniach to nie jest najcięższy przeciwnik. Znaczy ciężki jest na pewno, ale jeśli chodzi o bicie, to właściwie zawsze ujdzie nam to na sucho. Skóra jest z niego. Okej, okay. I mamy tu do rąbania drewna. Chyba kupiłem, pewnie, że kupiłem. I co dostanę? Zwiększy się, zasypułem kawałek drewna. Okej, okay. No to jednak jest ten dwa razy dagę dostałem, okej. Okay. Czyli sobie tniemy drewno i z tego drewna normalnie robimy strzały za Filiko dzięki temu i nie muszę wydawać pieniążków. Fajne. Chyba będę musiał iść tędy i się cofnąć ogólnie, ale tak jak mówię, robimy to w następnym odcinku. Jeżeli po drodze spotkam jeszcze coś bardzo fajnego i nietypowego, to na pewno gdzieś tam sobie zaczniemy odcinek. Dziękuję bardzo, zostawcie lajka, podnijcie na Twitcha, tam giga poddymiamy, a tutaj taka, tu się tak staram równoważyć tą serię i prowadzić, nie poddymiać, tylko jednak starać się prowadzić ją w taki sposób. Jakbyście tu byli ze mną i grali razem. Dzięki wielkie za tak duże wyświetlenia i serio kocham was i dzięki, że oglądacie tą serię i jeszcze inne filmy możecie zobaczyć też są GigaKoks. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Ja widzowie.